siostry. Postaram się naprawdę krótko, bo wiem, że czasu nie mamy za dużo, natomiast też chciałabym tym czasem podzielić się tutaj z mężem. Kiedy przyjęłam Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, był to rok 2000-2001. Trudno jest mi określić, ponieważ nie był to moment taki nagły, gwałtowny, tylko po prostu było to bardzo łagodnie. Urodziłam się w rodzinie, można powiedzieć, typowo katolickiej. Jeżeli popatrzymy korzeniami w dół, w głąb, w przeszłość, wszyscy byli katolikami. Jeżeli popatrzeć dookoła, też wszyscy byli katolikami. Więc właściwie nie miałam żadnego innego przykładu, że w ogóle jest jakiś inny kościół. Prawdę mówiąc, nawet byłam przekonana, a też nie zgłębiałam tego, że Kościół katolicki jest jedynym kościołem, który w ogóle jest w Polsce. Wiedziałam, że tam gdzieś daleko na innych kontynentach są inne, ale nie przyjmowałam tego, ale też tego nie szukałam. Nie miałam takiej wewnętrznej potrzeby. Moja mama była, można powiedzieć, typową katoliczką. Ona mówiła mi o Bogu, ona przyprowadzała mnie do kościoła. Natomiast mój ojciec był żołnierzem zawodowym, więc z automatu niosło to właśnie pewne jakby konsekwencje. Między innymi to, że ma dzisiaj 80 lat i ja, patrząc cały czas z perspektywy czasu, do tej pory nie wiem, czy on jest katolikiem, czy on jest ateistą. I mam wrażenie, że on sam tego nie wie. Mój ojciec, jego najważniejszym, że tak powiem, celem życia i największą miłością życia były koszary i wojsko. I kiedy po zawale już przeszedł do cywila, ja byłam mniej więcej, to była podstawówka, więc no, można powiedzieć, że przeniósł pracę do domu. Mówię o tym dlatego, żeby jednocześnie uświadomić, w jakim środowisku wzrastałam i w jakiej atmosferze. Było to, no, dość, można powiedzieć, 2/3 mojego życia dotychczasowego, więc miało to bardzo silny wpływ na to, w jaki sposób ja podejmowałam decyzje i co się działo w moim życiu. Tak więc całe dzieciństwo byłam katoliczką, chodziłam do kościoła, później były studia. Po studiach właściwie byłam tak zwana wierząca, ale nie praktykująca, czyli coraz bardziej odchodziłam od Boga. W latach 99-2000 były to dla mnie bardzo trudne lata mojego życia. Praktycznie nie było dziedziny, w której byłoby powodzenie, w której byłoby dobrze. Ponieważ nie chcę składać świadectwa na zasadzie reklamy, co zrobił diabeł w moim życiu, bo to też jest pokaźne, natomiast nie chcę mu robić reklamy. Nie przyszłam tu po to, żeby jego reklamować. Lata 99-2000 były dla mnie fatalnym okresem w moim życiu. Na każdym froncie praktycznie była porażka, było źle, było ciężko. W roku 2000 moja sympatia, Marek, obecnie mój mąż, zaprosił mnie na takie spotkania środowe w zborze Filadelfia w Bielsku-Białej. Wówczas te spotkania odbywały się w Apienicy, ponieważ zbór jeszcze nie miał wybudowanej kaplicy, a w niedzielę spotykano się w Ogólniaku, w wynajętej sali. Zaczął chodzić sam, zaczął mi proponować. Natomiast no ja skutecznie znajdowałam wymówki, że no jeszcze nie teraz, nie czas. No i natomiast ja wiem, że Pan Bóg już mnie wtedy znalazł. To nie jest tak, że my znajdujemy Boga, eureka, odnaleźliśmy Go, nieprawda. To On nas wcześniej znalazł, a my mamy łaskę odkryć to. I Pan Bóg ma niesamowite poczucie humoru, ponieważ mąż chodził, obecny mąż oczywiście, Marek chodził na te spotkania i w pewnym momencie, kiedy ja tak ciągle się wahałam, mówi, wiesz, tam pani się o mnie pytają, zagadują. Ja mówię, o, to trzeba sprawdzić. No i w ten sposób Pan Bóg przygarnął mnie, że tak powiem, żebym zrobiła ten pierwszy krok. Najpierw zaczęłam chodzić w środy, ponieważ byłam bardzo, może nie tyle nieśmiała, co bardziej chyba zastraszona, nie wiem, tak po prostu zostałam wychowana, więc zaczęłam od środy, kiedy jest mało osób, aklimatyzowałam się, poznawałam ludzi.
Później nastąpił czas, kiedy zaczęłam chodzić w niedzielę. Byłam już trochę odważniejsza, znałam osoby, więc wszystko było ok. Bardzo mi się podobały nabożeństwa, były one zupełnie inne niż te, które do tej pory, że tak powiem, przerabiałam w kościele katolickim. I zaczęłam angażować się, ponieważ zbór Filadelfia miał i ma do tej pory klubik dla dzieci. Jest to klubik taki środowiskowy, gdzie na początku pomagałam w ogóle przy tych dzieciach, jak również dawałam korepetycje z matematyki, pomagałam im w lekcjach. Czułam się potrzebna. Właściwie dlaczego o tym mówię? Ponieważ jak się tak popatrzy globalnie na to wszystko, niewiele się zmieniło w moim życiu duchowym. Chodziłam do kościoła, tylko że innego. Byłam zaangażowana, tylko w inny sposób. Przyjmowałam to bardziej nie duchowo, ale już był ten pierwszy krok. Byłam, nazwijmy to, letnia. Był pewien okres, kiedy z naszymi przyjaciółmi, którzy również byli sympatykami kościoła, przyjechaliśmy tutaj do zboru, do Betelu, były dni skupienia. Przypuszczam, że była to wiosna 2001, aczkolwiek właśnie nie umiem tego określić do końca w czasie. I byliśmy tutaj w czwórkę, były wykłady. Na samym początku, kiedy były te wykłady, coś zaczęło się we mnie budzić i stwierdziłam, że chciałabym wyjść, ale nie, bo się wstydzę, bo się boję, bo mnie ktoś zobaczy, bo popatrzy, o, ona potrzebuje, to znaczy, że coś z nią jest nie tak. Więc nogi zamurowane, byłam w swoim miejscu, nieruszona. I tak były kolejne wykłady. W pewnym momencie był wykład, pastora Lubra, na temat 10 przykazań. Na temat 10 przykazań, czy my je właściwie przestrzegamy, czy jesteśmy grzesznikami, jak to w tej materii jest. Ponieważ, jak już mówiłam, byłam katoliczką, chodziłam do kościoła wcześniej, nikogo nie zabiłam, nikogo nie okradłam, nie paliłam, nie piłam, więc właściwie z czego miałabym się nawrócić? No przecież nie jestem grzesznikiem. No i słuchałam tego wykładu. No i z minuty na minutę uświadomiłam sobie, że złamałam wszystkie przykazania. Od początku do końca. No i żeby tylko raz. W tym momencie uświadomiłam sobie, że jestem grzesznikiem. I idę piękną drogą, ale do piekła. To było to, co sobie uświadomiłam. I w tym momencie, kiedy później było wezwanie o modlitwę, już nie było ważne, czy ktoś na mnie patrzy, czy nie. To już było nieważne. Po prostu też nawet nie było ważne to, że nogi miałam tak jak zbetonowane. One po prostu były ciężkie jak z ołowia, ale powiedziałam, idę, bo ja to chcę zmienić. To była moja decyzja. To nie były emocje, tylko to była po prostu moja świadoma decyzja. Chcę to zmienić. Chcę być dzieckiem Bożym. Wyszłam na środek i razem z siostrą, wyszło więcej osób, razem z siostrą, która przyszła do modlitwy ze mną, poprowadziła mnie w modlitwie pokuty. Oddałam swoje życie Jezusowi. Dziękuję Bogu za to. Wtedy też właśnie dowiedziałam się, że jest ktoś właśnie, kto mnie kocha od 2000 lat. On poszedł na krzyż właśnie za te moje grzechy, które ja nawet nie widziałam. I to w ogóle zmieniło bardzo wiele w moim życiu. Bardzo żałowałam, że w swojej nieświadomości, głupocie i ignorancji pozwalałam się diabłu okradać i niszczyć. I naprawdę dziękuję Bogu, że to zmienił. I to jest pierwsze, jakby taki pierwszy ważny moment w moim życiu, który jest związany z tym miejscem, tu, w tej sali. I dziękuję Bogu za to miejsce, za tą społeczność, która właśnie w ten sposób jest, która w ten sposób jest tymi rybakami, którzy łowią ludzi. Nie dla siebie, ale dla Pana, dla Jego Królestwa. To miejsce jest również dla mnie ważne z drugiego powodu.
W listopadzie w 2001 roku, kiedy podjęłam decyzję, że już oficjalnie zawrę przymierze z Bogiem poprzez chrzest wodny, odbył się on również tutaj, w tym miejscu. I naprawdę dziękuję Bogu za to miejsce i za tych ludzi, którzy tutaj są, którzy mają na sercu prowadzenie tego. Naprawdę dziękuję Bogu. Jeżeli chodzi o zmiany w moim życiu, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, nie chciałabym dać tutaj reklamy diabłu, tylko temu, co zrobił we mnie Bóg, a naprawdę miał dużo do zrobienia. Dał mi akceptację samej siebie. To było dla mnie bardzo ważne, bo ja w ogóle się nie akceptowałam, ani z wyglądu, ani z charakteru, z niczego. On mi powiedział, że utkał mnie w łonie mojej matki. On mnie ukształtował. To on dał mi pakiet moich cech. Dał mi wszystko. Ja jestem dla niego cenna i niepowtarzalna. Nie ma takiej drugiej. Tak jak każdy z was, nie ma takiego drugiego. Każdy z nas jest wyjątkowy. I to jest właśnie dziełem Boga. Tak jak tutaj śpiewaliśmy, że stworzył każdą gwiazdę. On zna ją każdą po imieniu. Nas też. Tylko my siebie nie znamy. Szkoda. Uświadomił mi, że mam wspaniałego Ojca w niebie, który zawsze jest przy mnie. Zawsze patrzy na mnie i mi pomaga. Powiedział mi, że mnie kocha. Kochał mnie wcześniej. Ale jednocześnie będzie mnie kochał dalej. Przepraszam, musiałam sobie napisać, bo po prostu nie byłam w stanie tego wszystkiego powiedzieć, co Bóg dla mnie zrobił. Nauczył mnie oddzielać człowieka od jego uczynków. To była cenna nauka, dlatego że gdyby tak nie było, Pan Jezus by nie przyszedł na ten świat. On ukochał grzesznika, nienawidził grzechu. Gdyby tak nie było, to by się tak nie stało. Więc jeżeli Pan Jezus tak zrobił, to dlaczego ja mam robić inaczej? I zaczęłam to wdrażać w swoje życie. I dziękuję Mu za to. Dał mi w moje serce potrzeby błogosławienia. Bardzo łatwo jest błogosławić przyjaciół. To jest naturalne. Natomiast zaczął mnie uczyć błogosławić nieprzyjaciół. Tych, którzy wcale dobrze mi nie życzą, którzy nie są po mojej stronie. I to powinno być dla nas naturalne. Nauczył mnie właśnie błogosławić tego i widziałam owoce tego właśnie. To jest piękne, jak Bóg wspaniale prowadzi. Dał mi to wszystko, dał mi to za darmo. I w ten sam sposób chcę, żebyśmy dawali to dalej. Nauczył mnie, że wiary nie opiera się na człowieku. Wiary należy opierać właśnie na nim i na jego słowie. Dlatego, że na człowieku można się zawieść. Na nim nigdy. On jest skałą i to jest wspaniałe po prostu. Pan Bóg pokazał mi również to, ponieważ kiedyś, w ogóle chyba każdy z nas ma ciągotki do tego, a co będzie, jak się to wszystko poukłada. Nauczył mnie, że odpowiedzi na to pytanie są u Niego. Nie w kartach, nie we wróżce, nie w horoskopach, bo to jest złe. To jest właśnie pułapka szatana. On mi pokazał tą właściwą drogę i właściwe miejsce szukania odpowiedzi na te pytania. Nie wiem, czy ktoś z was zna taką definicję marketingu, że marketing jest to właśnie najwłaściwszy produkt we właściwym czasie i we właściwym miejscu. I chciałam wam powiedzieć, że Bóg jest najlepszym marketingowcem. On daje najwłaściwsze rozwiązania, jakie nam się nie śniły, we właściwym czasie, a nie za wcześnie, ani za późno. Takie, które są na taką skalę, na taką miarę, żeby Jego chwała była uwidoczniona. On wyprowadzi ze wszystkiego. My sami niejednokrotnie ograniczamy Boga do tego, że Bóg jest Bogiem tylko życia duchowego. Nieprawda. On jest Bogiem w każdej części, tylko my Go ograniczamy. Właśnie taką postawą ograniczamy Go. Natomiast Bóg jest Bogiem każdej dziedziny mojego życia. I pracy, i całej zawodowej, i rodzinnej, i finansowej. I tu Bóg pokazuje, jaki jest wspaniały, jaki jest wierny. Nauczył mnie przez ten czas oddawać problem, a nie pożyczać.
przynajmniej w moim Piśmie Świętym nigdzie nie zauważyłam, żeby było napisane, daj mi swój problem na chwilę, a jak się pozbierasz, ja ci go oddam. Nigdzie takiego nic nie znalazłam. Przynajmniej w mojej jest napisane, daj mi go. A nie, że ja ci go oddam. Że ja cię poprowadzę? Tak, jak najbardziej. Ale daj mi swój problem. Jak często właśnie my zachowujemy się jak właśnie takie małe dzieci, które chcą pomocy, jak chcemy im pomóc, mówią, nie, ja siam. Ja siama. I nas to frustruje. No a jak my się zachowujemy względem Boga? Właśnie kiedy mamy problem? Pan Bóg nauczył mnie między innymi wiary w to, że jak mu to dałam, to już mu tego nie odbieram. Nauczył mnie, że mój problem, jakiegokolwiek on byłby kalibru, mały, duży, średni, jest również jego problemem. W dzieciństwie byłam nauczona, że Pan Bóg ma bardzo wiele spraw na głowie i moje problemy to jest nic dla Niego. Bo to są święci i tam należy się kierować. Nie. Jeżeli Ciebie coś męczy, to Bóg jako dobry ojciec chce, żeby Cię to nie męczyło i będzie Cię z tego wyprowadzał. Bóg nauczył mnie również przez te lata, że wszystko się dzieje według wiary. I właśnie słyszałam takie parafrazę taką, że dzieje się według wiary, a nie według chciejstwa. Jak często chcemy coś, tak bardzo tego chcemy, ale tak właściwie wcale w to nie wierzymy, że to się może stać. Właściwie znowu ograniczamy Boga. Wszystko jest oparte na naszej wierze. Jak bardzo my wierzymy w to, co Bóg może dla nas zrobić. I jeszcze jedno zauważyłam, ponieważ wczoraj jak się przygotowywałam właśnie do tego świadectwa, co dał mi Bóg. Wiemy wszyscy, że Bóg szanuje wolną wolę człowieka i nie zrobi nic, nawet jeżeli by to było ku szkodzie tego człowieka, jeżeli by zrobił wbrew jego woli. Bóg oddał mi moją własną wolną wolę. A oddał mi ją w momencie, kiedy właśnie podejmowałam decyzję, że chcę iść z Nim. Ponieważ to był czas, kiedy, jak wiecie, wcześniej mówiłam, byłam wychowana w dosyć takiej rodzinie pełnej kontroli, gdzie moja wolna wola była niezwykle ubezwłasnowolniona. Właściwie chyba jej nawet nie miałam. I w momencie, kiedy to wszystko się działo, ten cały proces mojego nawrócenia, przyjścia do Pana, był bez jakiejkolwiek ingerencji moich rodziców. Nawet nie przyszło mi przez myśl zapytania się o nich, o zdanie, o radę, co oni na to. Dopiero uświadomiłam sobie to po kilku latach od tego faktu, że właściwie to była całkowicie moja suwerenna decyzja i tą wolną wolę dostałam w prezencie od Boga. On mi ją pokazał, że ja ją mam. I naprawdę, gdybym tak w ogóle miała wymieniać wszystko, co zrobił Bóg dla mnie, co zmienił w moim życiu, to czasu by nam naprawdę zabrakło i to do wieczora, to jeszcze by długo trwało. Natomiast chciałam też powiedzieć, że przez całe moje życie, kiedy chodzę z Bogiem, Pan Bóg dał mi koło mnie Marka, mojego męża, który właśnie był przez ten cały czas przy mnie. W tym samym czasie przyjęliśmy chrzest wodny tutaj, chrzcił nas pastor Chydzik. Tutaj w ogóle w tym samym czasie zostaliśmy ochrzczeni w Duchu Świętym. W tym samym czasie, w tym samym miejscu. Idziemy razem, wspierając się, rozmawiając bardzo często właśnie na temat Bożego Słowa. I dziękuję Bogu za wszystko, co dał. A dał naprawdę tak bardzo wiele, że nie ma słów, które byłyby w stanie to wypowiedzieć. Jak bardzo jestem wdzięczna. Jestem wdzięczna za to miejsce i za tych ludzi i za Niego samego. Amen.